Księża biskupi, księży biskupie Tadeuszu, pierwszy biskupie lewicki, księży biskupie Marku, biskupie pomocniczy lewicki, czcigodny księży infuacie, prepozycie kapituły katedralnej, prześwietna kapituło, czcigodni członkowie kolegium konsultorów i Rady Kapłańskiej, czcigodni księża dziekani i wicedziekani, proboszczowie, wikarzy, czcigodni księża emeryci, księża studenci, drodzy klerycy, wielebne siostry zakonne, przedstawiciele służby liturgicznej z różnych parafii diecezji, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. W tych dniach wielu kapłanów z racji Dnia Kapłańskiego i Dnia Eucharystii otrzymuje życzenia i zapewnienie ze strony wiernych o modlitwie. Ja wczoraj i dzisiaj otrzymałem szczególne życzenia. Otrzymaj więcej, ale na dwie formy życzeń chcę dać radę. Najpierw przedstawiciel służby liturgicznej z jednej z parafii diecezji wiednickiej napisał, cytując najpierw słowa księdza Jana Twardowskiego. Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się nękam i przed kapłaństwem wprost padam i przed kapłaństwem klękam. I dalej pisał. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Już jutro będzie szczególna okazja, by uczestniczyć w Eucharystii i dziękować Bogu za dar zdrowego kapłaństwa. Niech dobry Pan Jezus obdarzy Cię zdrojem łask swoich i wszelkim błogosławieństwem. A dziś rano z Poznania jeden ze znajomych księży napisał: w tym radosnym dniu, w którym nasz niski Pan ustanowił wieczorniku sakrament Eucharystii i kapłaństwa, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, abyśmy stając przy ołtarzu Chrystusowym i składając Bogu dziękczynienie, potrafili wnikać coraz bardziej w wielką tajemnicę naszej wiary, a służąc Bogu, trwali z Nim w komunii i prowadzili do niej tych, których On powierzył naszej pieczy. Te życzenia kieruję dzisiaj do całego prezbiterium, do księży biskupów i do wszystkich prezbiterów naszej diecezji. Radujmy się kapłaństwem i dziękujmy Panu Bogu za ten wielki dar i wielką tajemnicę. Wiemy, że wiele na temat kapłaństwa w ostatnim czasie pisano. W szczególny sposób refleksje o kapłaństwie są co roku Wielki Czwartek w swoim liście czcigodny sługa Boży Jan Paweł II, którego beatyfikacja odbędzie się w dniu 1 maja. Na różne aspekty kapłańskiej służby, kapłańskiego powołania zwraca w swoich listach uwagę. Warto do nich wracać, przypominać sobie. Ale warto także wracać do dwóch książek poświęconych kapłaństwu. Dar i tajemnica to książka napisana z okazji 50-lecia świętej prezbitera z Ojca Świętego. Wspomina tam swoją kapłańską działalność, działalność jako prezbitera. A potem druga książka, Wstańcie, chodźmy, gdzie papież dokonuje refleksji nad swoją działalnością jako biskupa. Wielu teologów pisało wspaniałe dzieła na temat kapłaństwa. Ojciec Augustyn Jankowski, opat tyniecki, zmarły przed kilku laty, i ks. Biskup Romaniuk napisali dzieło Kapłaństwo w Nowym Testamencie. Biskup Romaniuk wiele innych jeszcze refleksji snuł na temat kapłaństwa w swoich książkach i artykułach. Trzeba nam dzisiaj dokonać także pewnej refleksji na temat naszej kapłańskiej posługi. Wiemy, że w ostatnich latach po przejściu do domu ojca czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II
Listy do kapłanów kieruje do nas episkopat polski. Także w tym roku skierował list, który dzisiaj będzie na naszej stronie podany i przesłany księżom dziekanom pocztą elektroniczną. Zachęcam do przeczytania tego listu, który poświęcony jest tematowi kapłan kształtowany przez Słowo Boże. Ten temat szczególnie współgra z dzisiejszą Ewangelią. Słyszeliśmy, jak Pan Jezus przyszedł do Nazaretu, swego rodzinnego miasta, jak w synagodze wziął swój księg z Pisma Świętego do ręki i odczytał fragment proroka Izajasza. Pan Jezus występuje tutaj jako lektor. Czytał to, co o nim napisano. I zapowiedział, że spełniły się te słowa Pisma. Że Mesjasz będzie głosił Ewangelię ubogim. Tą Ewangelię niestłudzenie duszy. Ale także my mamy tę Ewangelię głosić. Mamy za przykładem Jezusa wziąć do ręki Pismo Święte. Nie tylko w czasie mszy świętej. Nie tylko odmawiając liturgię godzin. Ale także poza czynnościami publicznymi dokonując refleksji nad tekstami natchnionymi. Do tego nas zachęca wielokrotnie sługa Boży Jan Paweł II. Do tego także zachęca papież Benedykt XVI. Temat listu biskupów, kapłan kształtowany przez Słowo Boże, po prostu był poddany przez akordację apostolską Verbum Domini, ogłoszoną w październiku jego roku. Czytajmy też tę akordację. Ale czytajmy przede wszystkim Pismo Święte. Księża biskupi zachęcają, by nie tylko czytać systematycznie Pismo Święte i objaśnić je drogi, ale by łączyć to czytanie z modlitwą. By to była lekcja divina, Boże czytanie. To jest nie tylko przypomnieniem sobie wydarzeń historii zbawienia, nie tylko pogłębieniem naszej znajomości Pisma Świętego, ale przede wszystkim połączone jest z rozmową z Panem Bogiem. Mamy pewne książki, w których to lekcja divina jest w szczególny sposób rozpracowane. Zachęcam do jej natury. Przed nami ukazała się, kiedy jeszcze nie było modne to słowo lekcja divina, książka księdza Tadeusza Loski Rozmawiać tam z Wszechmogącym, gdzie ten jezuita na podstawie tekstów biblijnych ułożył cały szereg pięknej modlitw. Widać po prostu było, że te modlitwy wyrosły z natchnienia tekstów biblijnych. Czytajmy więc i módlmy się. Księża biskupi zachęcają, byśmy także starali się wspólnie odmawiać liturgię godzin, o ile to jest możliwe. Są wspólnoty kapłańskie, jest was więcej czasami w parafii. Proponujcie sobie nawzajem, by jakąś część liturgii godzin odmówić wspólnie. Na niektórych plebaniach odmawia się wspólnie kompletem. Czasem odmawia się wspólnie harmonicznie. Czasami modlitwą w ciągu dnia. Do tej modlitwy zachęca także list biskupów, kapłan kształtowany przez Słowo Boże. Ale ma być także otwarci na to Boże Słowo, by je potem dalej ludziom głosić. Boże Słowo jest nieodzowne do ukształtowania serca dobrego pasterza, szafarza Słowa. Ma być gościelami Słowa. Trzeba więc to Słowo wnikać, by je potem wiernie tłumaczyć. Najpierw samemu głębiej zrozumieć i dalej tłumaczyć. Moi kochani, czytamy nieraz już po raz kolejny Pismo Święte. Wiele tekstów znamy już na pamięć. A jednak przy nowym czytaniu coś nowego uderzy nasze serce. Coś innego w szczególny sposób nas zaskoczy. To też pomoże nam głębiej realizować postulaty zawarte w Słowie Bożym.
Czcigodny sługa Boży Jan Paweł II w swojej książce Dary Tajemnica napisał: prezbiter musi żyć Słowem. Potrzebuje dogłębnego poznania Słowa, jednak aby studium było prawdziwie formacyjne, musi mu stale towarzyszyć modlitwa, medytacja i prośba, zwłaszcza o dary Ducha Świętego. Bądźmy więc ludźmi kształtowanymi przez Boże Słowo. Próbujmy także Słowo Boże łączyć z modlitwą różańcową. Kiedy Ojciec Święty opublikował list apostolski Rozarium Virginis Mariae na rok Różańca Świętego, to tam zachęca, by rozważanie tajemnic różańcowych poprzedzało czytanie fragmentów Pisma Świętego, które o tych tajemnicach mówią. Próbujmy także tę modlitwę wykorzystać dla pogłębienia naszego rozumienia Pisma Świętego i naszej lepszej modlitwy, naszej lepszej odpowiedzi na to właśnie Słowo. Rozważanie Słowa Bożego i modlitwa Słowem prowadzi do szczególnej zażyłości z Bogiem, do kontemplacji, piszą biskupi w liście. I podkreślają: dzisiejszy świat wymaga osobowości kontemplatywnych, czujnych, krytycznych, odważnych. Wymaga on niekiedy nowych i nieznanych dotąd wyborów. Oczekuje się więc, byśmy byli dobrymi znawcami Słowa i jego wykonawcami, nie tylko słuchaczami. Bo to Słowo odczytywane i odważane, przemodlone i kontemplowane wzywa nas do działania, do akcji. Aby inni, patrząc na nasze życie i słuchając naszego przepowiadania przyjętego wiarą w moc Słowa, byli przekonani, że tylko Bóg odpowiada na pragnienie obecne w sercu każdego człowieka. I biskupi zaznaczają: niech słuchający nas wierni nie mają nigdy wątpliwości, że stoimy po stronie Ewangelii i że potrafimy patrzeć na rzeczywistość tego świata z Bożej perspektywy. Amen.